Przedsiębiorcy należący do Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej już od 3 lat uczestniczą w cyklicznych spotkaniach. Poruszane są na nich tematy bliskie każdemu, kto prowadzi małe lub większe przedsiębiorstwo. Mówimy o reformie ochrony danych osobowych. Tak więc takim postaramy się w 1,5-godzinnym bryku takim przekazać wszystkie niezbędne informacje, które no, będą początkiem procesu przygotowywania się firm do tej reformy. Nowe rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych zacznie obowiązywać od 25 maja, zatem przedsiębiorcy mają niewiele czasu, by przygotować się do zmian. Za ich zlekceważenie można słono zapłacić, bowiem kara za nieprzestrzeganie nowych norm może wynieść nawet 20 milionów euro. Jak uniknąć sankcji? To rozporządzenie unijne mówi: administratorze, zrób u siebie analizę ryzyka. Sprawdź, jakie dane przetwarzasz i wtedy w zależności od charakteru tych danych, od ilości danych, od obecnego stopnia zabezpieczenia tych danych, dobierz odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Spotkanie w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym było dobrą okazją, by powitać przedsiębiorców, którzy niedawno dołączyli do Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.